Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i dzisiaj przetestujemy Titana Sandmana, widzowie, nowego mityka dostępnego na, słuchajcie, Summon Area i tutaj, słuchajcie, możecie go po prostu sobie przyzwać. Jest to Summer Crate'a, który jest dość drogi, bo za 4,5 tysiąca możemy dyszkę taką sobie przyzwać, także całkiem sporo, żeby ziomeczka tutaj sobie, widzowie, złapać. Spróbujemy może raz na tym odcinku to zrobić, bo czemu nie? Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba z dzwonem, ponieważ dzisiaj przetestujemy go na normalnej mapie, na Nightmare'ze oraz na jego mapie. Czyli na tej, gdzie bronimy jego zamku. Czy będzie dobry na swojej własnej mapie? Zakładam, widzowie, że nie. Więc tutaj, no, widziałem. Niestety widziałem troszkę spoilerów, ale zobaczymy, jak on działa ogólnie, bo tego sobie nie zaspoilerowałem. Okej, niestety nie dostaliśmy, także ja sobie odpuszczam zdobywanie go. Ja go, widzowie, kupiłem za gemy, także wiecie, no, generalnie wydałem. Tak, to prawda, ale no chciałem zobaczyć, jak on działa. Generalnie mam już wszystkie postacie z tego nowego update'u. Najbardziej wam polecam upgraded large laser cameramana. Po prostu, jak macie robuxy, widzowie, to polecam wam sobie go kupić. Jak nie macie robuxów, to polecam go kupić za około 3K gemów, pewnie nawet mniej będzie za niedługo. I serio, on sam solo, wystarczy wam Green Laser Santa i on. Zobaczcie poprzedni odcinek na kanale, jak nie widzieliście, i przechodzicie wtedy tą mapkę na totalnym luzie. W sensie, no po prostu całkiem spoko się gra i możecie też szybciej autoskipować niż ja, bo ja się troszkę bałem. I teraz, widzowie, będziemy mieli test Titana Sandmana, no czyli mityka, który powinien być na tyle potężny, że własną mapę powinien przejść bez problemu. Czy ją przejdzie? No tego, widzowie, nie wiem, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ewentualnie mogłem jeszcze dodać w sumie Green Laserka, jak teraz myślę, wiecie, bo jednak ta mapa jest bardzo trudna i jak będziemy mieli samego Titana Sandmana, to nie wiem, czy to nam wyjdzie za 600, no dobra, spróbujemy. Na razie bez Greena, zobaczymy, widzowie, czy jest możliwość postawienia tego ziomka na tyle, chociaż nie, no raczej to nie wyjdzie. Dobra, wiecie co, dodam tego Greena, bo zakładam, że będzie mu bardzo ciężko. Czy wiedzieliście, że na Bloxboom możecie kupić sobie jednostki w TTD i bot wam je dostarczy, robiąc z wami automatyczny trade? Pamiętajcie, widzowie, że jeżeli nie dotarła do was postać, to napiszcie na support na stronie, macie tutaj taki przycisk, jest on całodobowy i na pewno wam pomogą. Dzięki czemu macie pewność, że na 100% dostaniecie to, co kupiliście. Jak to zrobić? Klikamy register, najlepiej wybrać pierwszą opcję, czyli Robloxa, wchodzicie w store Toilet Tower Defense i kupujecie na przykład Leprechaun Cameramana. Z kodem MERES macie aż 10% zniżki, więc pamiętajcie, by go zawsze sobie wpisać. Możecie wybrać płatność kartą albo opcję poniżej i zapłacić na przykład blikiem. Po opłacie wystarczy wcisnąć przycisk wyświetlony na stronie, dołączycie wtedy na serwer z botem, bot ten wyśle wam zaproszenie do trade i przekażę wam zakupiony na stronie itemek. Bum! Gotowe. W ogóle, widzowie, z takich ciekawostek, dziwne jest to, że tego nowego mityka, który jest dostępny po prostu za coiny, jest tylko 17 tysięcy. To jest naprawdę, uwierzcie mi, to jest naprawdę bardzo mała liczba. Także serio, coś jest z ziomeczkiem nie tak. I to już było wiadomo od początku, nie? I dlatego ludzie właśnie go tak za bardzo nie samonują. Możecie go sprzedać za dość dużo gemów, także jak chcecie kupić, widzowie, lepszą postać, a po prostu sprzedać Titana Sandmana, jak wylosujecie go za coiny, to jasne, jak gracie free to play, wylosujecie go za coiny, to, widzowie, dożyczę wam powodzonka oczywiście. I słuchajcie, jeżeli wylosujecie, to macie tak naprawdę free nowego upgraded large laser cameramana, co sprawi, że totalnie przejdziecie sobie tą mapkę. Bo serio, Titan Sandman's Hideout jest mega trudną mapą. W sensie ta mapka, ale mówię o zamku jego potężnym. Także, widzowie, zobaczymy, czy zameczek naszego pana Sandmana będzie tutaj jakkolwiek, no nie wiem, czy po prostu damy radę to przejść, co nie? Także zobaczymy, widzowie. Postawmy może tego Santa gdzieś tutaj. Nie wiem dlaczego, no niech będzie tutaj zawsze gdzieś tak po rogach, żeby sobie bronić. I teraz szybciutko postawimy Green Lasera. Mapa ta jest na pewno najtrudniejszą mapą w historii TTD ostatnio. Prócz, widzowie, Pumpkin Puff. Kiedyś Halloween Event był naprawdę giga trudny. Teraz powiem wam, że porównując tutaj Halloween Event do tego, co teraz mamy, to serio to jest o wiele trudniejsze, że tutaj naprawdę pokazali niezły poziom trudności dla graczy i wcale, ale to wcale nie jest łatwo. Ja nawet nie wiem, czy będzie możliwe, żebym tutaj to ugrał. Dobra, ugram normalnie. Już się bałem, wiecie, brakowało pieniędzy, myślałem, że nie ugram, ale dobra, jednak na luziku. Weźmy sobie autoskipa. Aha, włączyło się jednak. Dobra, nie zdążyłem niestety. No to dajmy już tego autoskipa i będę chciał, widzowie, postawić Titana Sandmana. Patrzcie, jakie łapy! Jakie gościu ma łapki normalnie. I postawimy go w czterech miejscach. Nie wiem, jaki jest limit. Czy w ogóle jest limit jakiegoś stawiania tego zioma? Czy można go postawić, nie wiem, 15? Takich, chociaż bariery często mają limit, także boję się, że ten limit nas totalnie tutaj rozwali. Okej, widzowie, pierwsze, co zrobimy, to postawimy sobie, słuchajcie, znaczy myślałem, żeby go postawić, ale może jeszcze podejdźmy tak, że damy tego Santa TV, na spokojnie zarobimy i wtedy go postawimy. Bo chciałbym go zobaczyć, ale boję się, że na jego własnej mapie on nie da rady i wnioskuję to po tym, że no bariery są dość takie mało opłacalne do grania. Serio, bardzo ciężko się nimi gra, po prostu, więc tutaj może być problem. Postawmy pierwszego, pierwszy, widzowie, pierwsza barierka będzie tutaj. Jak on wygląda w ogóle, okej? Mini Sand Castle, okej, i 100 tysięcy
tysięcy? Nie, 10 tysięcy ma tylko barierka na początku. Co 30 sekund ją kładzie, jest naprawdę duży. No ziomeczek jest ogromny. Więc faktycznie zamkiem to on jest na pewno. I to takim, no dość dużym, nie? Naprawdę, takim sporawym ziomeczek jest zamkiem. Dajmy może greeny też lepsze, bo słuchajcie, za chwilę to przegramy. Spróbujemy jakkolwiek ugrać tą mapę samym ziomeczkiem, który tą mapę powinien ugrać, bo jeżeli gramy widzowie postacią, która jest z tego eventu, to powinna na luzie, znaczy na luzie, może nie tyle na luzie, ale przynajmniej powinna przejść tą swoją mapę, nie wiem, do 20 wave'a. Jak nawet 20 nie wbijemy widzowie, to ja naprawdę uznam, że to jest mega słaba postać. Okej, dajmy tego tutaj pana zamkowego, może dajmy go gdzieś tutaj, nie wiem. No nie wiem, gdzie to stawiać, widzowie, tak szczerze. Postawmy po każdej stronie. Okej, jednego damy też tutaj. Patrzcie, jak wyłażą tymi łapami, ale on teraz jest... Aha, odwrócił się, czyli jak go postawię, tak on będzie się patrzył, czyli musimy go obrócić, żeby było ładniej. Okej, za dużo, czyli tylko trzech. Nie, no... Co jest, widzowie? Aha, XD, nie, no bez kitu, co tu się dzieje? Jak można mieć tylko trzech, to ja już to przegrałem, wiecie, już z góry, nie? Totalnie. Mamy Small Sand Castle, okej, może ulepszajmy tamtego po prawej, żeby bardziej widzieć, widzowie, jak to będzie tutaj wyglądało, żeby zobaczyć sobie, jak to wygląda, tylko że no aktualnie mamy lekki problem, bo mam limit już Green Laserów i limit Titan Sand Menów. No powiem wam, że naprawdę... Ten Titan Sandman, jeżeli on ma limit 3, to jest śmieszne, nie? Naprawdę, bo jak ja go chcę ulepszyć, patrzcie, i tutaj za 2,5, czy mogę go sprzedać? Nawet nie mogę go sprzedać, czyli jak już go macie, to nie możecie go później sprzedać. Okej, powiem wam tak, tej mapy nie przejdziemy na pewno. 12 wave'ów, XD, nie? Totalnie powiem wam, że to jest najgorszy mityk ostatnio, jakiego widziałem. Ale dobra, może jeszcze go nie skreślajmy. Dajmy możliwość widzowie mu się tutaj wykazać. Oczywiście no najlepiej by było wziąć też jakąś postać, która by mu pomogła, ale to jest testowanie tego zioma. Więc nie dobieramy tutaj DJ-a TV, nie dobieramy żadnej innej postaci. Chcemy zobaczyć, jak ten Titan Sandman daje radę. Ale wiemy jedno, Titan Sandman nie potrafi przejść swojej własnej mapy, co brzmi naprawdę komicznie. No bo serio, dali, słuchajcie, jakby... Jaki był w ogóle, co było w głowie twórców, i tutaj wiecie, troszkę sobie pożartuję, ale serio, co było w głowie twórców TTD, że no zrobimy takiego Titana Sandmana, ale limit będzie 3, gdzie na jego mapie skibidi wychodzą z czterech stron, no to wiecie, o co chodzi, no totalnie to nie ma sensu, bo ziomki idą z dosłownie czterech stron, te cztery strony, czyli potrzebujemy czterech Titanów Sandmanów najmniej i wychodzi na to, że tutaj mamy taki oto widzowie, taką blokadę w postaci no trzech, no to jest mega lipa, to jest po prostu dla mnie aż zabawne, nie? Naprawdę, serio, ten mityk jest giga słaby, bo trzech Scientist Clockmanów nawet możemy postawić, którzy mają chyba 600 tysięcy HP na maksymalnym poziomie, ten chłop ma milion i nic więcej nie robi, więc słuchajcie, to sprawa wygląda tak, że dostaliśmy mityka, który, uwaga, jest jakimś tam Titanem i takim Titanem najgorszym chyba w grze, bo serio, ten gościu stawia tylko barierę. Ta bariera, uwaga, nawet nie bije. Czyli patrzcie, mamy barierkę, która dosłownie nawet nie bije Skibidi, bo jak mamy Scientist Clockmana, jak mamy Scientist TV-mana, no to TV-man ma maksymalną ilość 2, a trzech Scientist Clockmanów chyba możemy, tak? Trzech czy czterech? Nie pamiętam, chyba trzech. Ale słuchajcie, chodzi o to, że dosłownie Scientist Clockman, jak i Scientist TV mają dodatkowo na tej barierce kogoś, kto też bije. Więc tutaj wiecie, mamy dodatkowo, no mamy tą barierę i dodatkowo mamy też obrażenia w czasie, a tutaj mamy ziomka Titana przypominam, więc to jest naprawdę taki tytuł, no potężny, nie? No gościu powinien być potężnym tytanem, a wychodzi na to, że no jest potężna kupa z piasku, nie? Tak bym to nazwał, bo serio, jak ja na to patrzę, to jest no żałosne, nawet bym tak powiedział. No serio, mityk i do tego Titan, który nie potrafi, widzowie, wybronić nic, no w sensie te jego bariery są mega słabe. Idąc dalej, uwaga, jeszcze dodatkowo, no mam takie zastrzeżenie właśnie do tych trzech maksymalnie postawionych, bo jak mamy trzy maksymalnie, chociaż cztery by były, żeby wiecie, tak do eventu się dopasować, do tej mapy eventowej, że mamy mapkę, na której, no wiecie, możemy, no z czterech stron idą te skibili, tak? I możemy się wybronić czterema Titan Sandmanami, chociaż zakładam, że i tak by się nie wybronił, bo jest mega słaby, po prostu powiedzmy to szczerze i tak wiecie, no wprost jest słabą postacią, więc pewnie by nawet nie wybronił we czwórkę, na w trójkę to już na pewno, no bo z jednej strony nam będą przechodziły, więc sam test jego nie ma sensu. Pewnie DJ TV mu doda, zmniejszy cooldowny, ale
nie doda obrażeń, bo on nie ma obrażeń. On nawet, widzowie, nie ma żadnych rzeczy, żeby jakkolwiek te skibidi tutaj dostrzelać czy coś. Patrzcie, on stawia po prostu taki zamek z piasku, no i siema. Jeszcze postawi je za plecami, ziomek, co ty robisz w ogóle? Nie, no gościu, halo, widzowie, nie, no, czy on jest, wiecie, no, czy on jest specjalny? Halo, halo. Mini Sandcastle, no patrzcie, postawił za plecami sobie, no chciałem, żeby z przodu to było. Co jest w ogóle? Specjalnie go postawiłem przodem tutaj, do tej mapki. Postawiłem nawet bliżej tutaj, a on stawia do tyłu. Nie, no widzowie, ja nie wiem, to po prostu... No nie mam słów, nie mam słów. Póki co ten test jest totalnie słaby, bo nawet nie chce mi się nim grać, nie? Serio, to jest najgorszy mityk, jakiego widziałem ostatnio, także no przykro to mówić, ale serio, no tak po prostu jest. Ulepszamy Santę, zobaczymy, jak on będzie sobie radził na maksymalnym poziomie z milionem HP. Jakbyśmy mieli DJ-a, no to by było szybciej, by stawiał te piaski od nowa, ale wiecie co, nie używamy DJ-a, żeby przetestować postać tak, jak ona faktycznie istnieje, bo nie każdy ma DJ-a, więc postanowiłem, że teraz testy będą takie, wiecie, bardziej realne, bez DJ-a, no, dodatkowego, co nie? Bo Santę raczej każdy zdobędzie, ale DJ-a, no to już trudniej. Dobra, 50 tysięcy, widzowie, za meczek, no i co, on go leczy chyba też, tak? W czasie go leczy, z tego co widziałem, tak zauważyłem, że coś wyleczył, także okej, spoko. Czyli co ileś sekund on leczy, nie wiem ile dokładnie, ale było, znowu wyleczył troszkę, także po troszkę leczy, ale bardzo mało leczy, że wiecie, to nie jest jakaś duża ilość, co też jest na mega, mega minus, jeżeli chodzi o tego chłopa. No i co mogę powiedzieć, widzowie, no Titan Sandman, najgorszy mityk, jaki ostatnio wyszedł, niestety, póki co, zobaczymy, jak będzie na maksymalnym poziomie, ale póki co oceniam go giga słabo. Aktualnie, jak widzicie, postawiłem medium sandcastle, czyli taki zameczek, no, no dość średni, jak widzicie, tym bardziej średni, bo po prostu mi tutaj przechodzą i już, widzowie, no 100 tysięcy tutaj mamy i co prawda on ma tylko 4 poziomy, więc musimy go ulepszyć tam 4 razy, także nawet niby okej, tylko że ta przepaść, że mamy bardzo długo 100k tylko na naszej barierce, a później nagle milion, no jest słaba moim zdaniem. Powinien mieć z 5 poziomów, żeby teraz było na przykład plus tyle, żeby było 500 tysięcy, a później robimy milion, nie? I te tańszy troszkę powinien być, bo no serio, on totalnie jest słaby. Jakikolwiek, widzowie, buff jest tutaj potrzebny, bo to po prostu, no chce się płakać, jak się to widzi, nie? Postawię kolejnego, bo już nam tutaj przechodzą skibidi, także dajmy go może z tej strony, bo znowu się postawi tam z tyłu, nie? Także wolałbym nie. Dobra, dajmy tutaj, no i widzowie, nie wiem, damy jeszcze jednego może tutaj. Wejdzie tutaj ziomeczek, dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Postaw tutaj, dobra, brawo, stary, udało ci się. No i tak, mamy te Small Sandcastle, potrzebujemy, widzowie, potężniejsze zamki, to na pewno, to już wiemy. No i teraz tego Greena też potrzebujemy potężniejszego, ale na razie, widzowie, nie za wiele zrobimy. Tutaj skibidi przechodzą, no jak widzicie, to jest po prostu, no, giga męczarnia, nie? To tak się źle gra tym Titanem Sandmanem, że serio, jak go macie, widzowie, jak go dropniecie, sprzedajcie jak najszybciej, chociaż coś zarobicie, zaufajcie mi, chociaż coś, widzowie, zarobicie. Chociaż, z drugiej strony, pamiętajcie, że może wbić jakiś buffik, chociaż, no, na razie się nie zapowiada. Ale zakładam, że ludzie będą naciskali o buffa, także jak ktoś chce bardzo go zostawić, bo mu się podoba design, no to lepiej poczekać, ale ja, widzowie, bym go sprzedał, bo jest totalnie, no, imo bezużyteczny, no bo serio, totalnie jest słaby, patrzcie, ja nawet nie zdążę go ulepszyć jakoś bardziej, a mnie tutaj zaczną dojeżdżać, patrzcie, no, za dużo zamków z piasku, no wydaje mi się, że serio, minimum 4 powinny być, albo nawet 5, jeżeli są tak słabe, no bo serio, są giga słabą barierą, totalnie słabszą, nawet bym powiedział, od Scientist TVmana, a od Scientist Clockmana to już na pewno, no bo tamten chociaż daje nam pieniądze, a ten tutaj, no nic nam nie daje, tylko barierkę, która daje milion HP, czy to jest coś, widzowie, mocnego? No nie wydaje mi się, naprawdę to wygląda mega słabo. Dobra, widzowie, jesteście gotowi? Za chwilę to się stanie. Postawimy najlepszego, widzowie, Titana z piasku. Będzie miał milion HP barierkę. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten zamek w ogóle. Uwaga! I widzowie, yo! Massive Sand Castle! Zobaczcie, jaki potężny zamek z piasku. Zrobilibyście taki? No normalnie, widzowie. Przepiękny zamek, mający aż milion HP, ale to moim zdaniem i tak jest o wiele za mało, bo ten Nightmare serio będzie totalnym koszmarem dla nas przechodzenie nawet Nightmare'a, a co dopiero jego mapy? Przecież on nie potrafi własnej mapy obronić, własnego królestwa, widzowie, czajcie to? Ja naprawdę, no, gościu nie potrafi nawet na swojej mapie wygrać, także postać zrobiona pod event i jest mitykiem i nie może wygrać swojej mapy, serio, to brzmi jak taki największy... Taki wstyd, nie? Taki, wiecie, no nie chcę go obrażać, nie? No ale naprawdę, widzowie, sami widzicie, jak słaba jest to postać. No trzy postacie sobie ulepszę i później tak naprawdę już nie mam co robić. No gramy Greenem, żeby mu pomóc troszkę. To chociaż coś mogę postawić, ale Greeny też mają... Nawet Green ma 4. Maksymalnie 4 możemy postawić, co już wygląda lepiej. Bo 4 takich Titanów Sandmanów coś bym pograł na jego mapie, a tak we 3, no to nawet sobie nie zagracie challenge'u z nim. No nie da się po prostu. Wiadomo, on jest bardziej jako bariera, czyli powinniśmy grać go dodatkowo do naszego zestawu.
zestawu do naszej strategii, ale granie nim dodatkowo, czy ma jakikolwiek sens, skoro jest tak słaby? Bo serio, nawet patrząc na to, co on nam potrafi zaoferować, no to już go nawet taki Scientist Clockman totalnie wybija, bo chociaż będziecie dostawali pieniądze z tego Scientist Clockmana, a tutaj widzowie to dostaniecie tylko 1 000 000 HP barierę, to tam macie 600 tysięcy plus 1500 dolarków co rundę. No to lepiej mieć Scientist Clockmana na przykład na Endlessa, niż grać Titanem Sandmanem. No Sandman, widzowie, totalny niewypał moim zdaniem, także mega, mega lipa. Jak patrzę na to, to serio, widzowie, to jest taki troszkę żart, nie? Tak mi się wydaje, że no jak ziomeczek, no tutaj bratek nie potrafi przejść swojej mapy, to coś jest nie tak, nie? To jest coś nie tak. Tym bardziej, że patrzcie, lecę na autoskipie, no niby te 1 000 000 HP tutaj daje radę, bo troszkę nawet widzowie, patrzcie, on tutaj fajnie sobie leczy ten zamek, wiecie, lepi nowy zamek z piasku, piasek dosypuje, także jak mu ktoś nawet zniszczy ten piasek, no to i tak sobie odbuduje ten zamek z piasku, tak jak u nas nad polskim morzem. Powiem wam, że no daje radę, nie? Coś tam sobie leczy, no ale tak patrząc na niego, no to dużo mu brakuje. Dużo mu brakuje do takiego mityka, który byłby serio użyteczny, bo nawet zobaczcie, i troszkę wam tu przyznam, że serio wygląda ten update na pay to win, bo dodali jednostkę za 299 Robux, nie jest to dużo, ale nadal, która totalnie przechodzi mapę tego Titana Sandmana, a Titan Sandman, który jest do zdobycia za coiny, nie potrafi przejść swojej mapy. Czajcie to? Postać za Robuxy przechodzi, a postać za coiny i to mity, która powinna być mega dobra, no nie potrafi przejść swojej mapy. To jest, widzowie, naprawdę śmieszne i to powinno dostać, no powinien ziomek dostać buffa, bo to jest naprawdę, no mega upokorzenie dla niego. Postawiłem na maksa ulepszonych green laserków, ale jak widzicie, no ten, widzowie, zamek z piasku nie potrafi za dużo utrzymać. Jak widzicie, mutant tutaj sobie przeszedł. Nie wiem, czy da radę dalej przejść, ale serio, no póki co może się jeszcze uda. Patrzcie, tutaj mutant leci, no dobra, uda się, bo mutant podleciał tutaj do tego greena. Gdyby tego nie zrobił, to już bym przegrał, bo już mam 100 HP na 400, także serio ciężko tego Nightmare'a wygrać. Mamy tutaj ulepszonego każdego na maksa, tak naprawdę Santę, no mogę już też zabrać, ale nie wiem po co, no co najwyżej mogę sobie przestawiać greenę i zobaczyć, czy uda mi się wygrać chociaż Nightmare'a właśnie tym, widzowie, Titanem Sandmanem. Zobaczmy, w sumie potestuję jeszcze, ale zakładam, że to będzie giga trudne, no pewnie trzeba będzie troszkę autoskipa wyłączyć. Titan Sandman nie jest w stanie przejść swojej mapy i co dopiero nawet Nightmare'a nie potrafi przejść, przechodzi maksymalnie 43 wave, może dałoby się troszkę lepiej, ale na autoskipie, widzowie, ja oczekuję, że przechodzę tego Nightmare'a szybciutko, więc granie nim jest totalnie bez sensu. Niestety uważam, że ta postać jest tak, widzowie, bez sensu, że co najwyżej możecie posamonować po to, żeby komuś ją sprzedać, może ktoś będzie chciał kupić, chociaż coraz więcej osób pewnie nie będzie chciało, chyba że w końcu dadzą buffa, bo naprawdę buffik na nawet 2 miliony HP, chociaż może jakiś buffik typu, że on tymi łapami by też bił i te 1 000 000 HP by było, ale cooldown na przykład 20 albo 25 i dodatkowo bicie łapami, że takim splashem, że on bije łapą i uderzając w tą ziemię, po prostu wiecie, taką obszarówką blisko siebie, po prostu bije każdego tam po, nie wiem, 2000 HP co każde uderzenie łapą, no to naprawdę by było potrzebne, bo Titan Sandman to najgorszy mityk, jaki ostatnio wyszedł, widzowie. To jest po prostu porażka, XD stypa totalnie.